W piątej kolejce pierwszej ligi siatkarek rywalem siódemki Legionowi był Chemik Police. Spotkanie w arenie zapowiadało się bardzo ciekawie, bo siódemka przed tym spotkaniem zajmowała pierwsze miejsce w tabeli, a Chemik drugie. Obydwie drużyny miały na swoim koncie komplet zwycięstw. Drużyna z Polic przyjechała do Legionowa po punkty, ale boisko szybko zweryfikowało te plany. W pierwszym secie wyrównana walka trwała do 15 punktu. Od tego momentu przewaga ta zaczęła się powiększać. Ostatni punkt pierwszej partii zdobyły blokiem Anna Sołodkowicz i Małgorzata Skorupa. Legionowia wygrała 25-19. W drugim secie nie było już takich emocji. Legionowianki od początku grały bardzo skoncentrowane i uzyskały kilkupunktową przewagę. Ten set zakończył się zwycięstwem ekipy trenera Wojciecha Lalka do 17. Najbardziej zacięty był trzeci set. Siódemka Legionowia prowadziła początkowo 5-1, ale wkrótce roztrwoniła całą swoją zdobycz i pozwoliła wyjść Chemikowi na prowadzenie. W końcówce jednak coś się zacięło w dobrze grającym zespole gości. Legionowia ponownie zaczęła grać koncertowo. Kiedy Małgorzata Skorupa pojedynczym blokiem zdobyła 24 punkt, stało się jasne, że Legionowianki nie wypuszczą z rąk zwycięstwa. Licząca około 1200 kibiców widownia głośno domagała się zakończenia meczu i prośbę tę spełniła atakująca Chemika, która posłała piłkę na aut. Trzecia partia zakończyła się zwycięstwem Legionowi 25-21. Trener ekipy gości nie szczędził słów krytyki pod adresem swoich zawodniczek i jakby zupełnie nie dostrzegał, że po drugiej stronie siatki grał zespół, który był po prostu lepszy. Mi się wydaje, że nie zasłużyliśmy sobie na przegraną w takim stosunku setowym, bo dopóki się biliśmy tutaj z dziewczynami z Legionowa, to byliśmy równorzędnym przeciwnikiem, ale jak zaczęliśmy się z nimi macać, a nie bić, no to się kończyło jak się kończyło. No jestem zawiedziony postawą niektórych moich zawodniczek, ponieważ w tych decydujących momentach, te, które decydują o wyniku w moim zespole, zaczęły plasować jakieś niezrozumiałe dla mnie zagrania, tworzyć na siatce. No, nie znałem ich z tej strony. Mariusz Bujek nie zamierza jednak zbytnio przejmować się porażką w Legionowie. Ja nie robię z tego zagadnienia, z tej porażki, ponieważ no, przegraliśmy normalnie ligowy mecz i to się zdarza wszystkim. No, mamy obraz drużyny z Legionowej teraz lepszy, wiemy, gdzie mają słabe punkty. No, myślę, że wyciągniemy z tego wnioski i u nas wygramy, ale jeśli już dzisiaj ktokolwiek postawi na kogokolwiek w naszej lidze, to jest śmieszne. Oczywiście nikt jeszcze nie rozdaje awansu, bo jest na to za wcześnie, ale punkty z sezonu zasadniczego i miejsce przed play-off są bardzo ważne, bo to one decydują o rozstawieniu zespołów. W zupełnie innym nastroju był oczywiście Wojciech Lalek, który miał przed tym meczem trochę problemów personalnych. Ilona Gierak dopiero w lutym wróci do treningów, a przeciwko Chemikowi nie mogły zagrać także Justyna Łunkiewicz i Małgorzata Plebanek. Praktycznie byliśmy bez zmian, tak ja mogłem zastępować tylko środki środkami i środki grały dobrze, więc z tego tytułu się trochę denerwowałem, że w pewnym momencie dostaliśmy takiej zadyszki w trzecim secie. Zdenerwowaliśmy się trochę kilkoma piłkami przypadkowymi i to mogło kosztować. No, na szczęście te moje dziewczyny już udowodniły w tym sezonie kilka razy, że nawet w takich ciężkich momentach potrafią się uspokoić i jednak zimną krwią dograć końcówki. Jak przyznał szkoleniowiec, taka sytuacja kosztuje go sporo nerwów. To jest jeszcze początek rozgrywek, ja chcę je mieć wszystkie gotowe na później, kiedy będą naprawdę potrzebne. No to mnie kosztuje przede wszystkim mnie nerwy, ale te dziewczyny, które wchodzą na boisko, one wiedzą o tym, podejmują ten ciężar walki na siebie, biorą, to widać jest i jestem z nich dumny. Dumni z zespołu mogą być również legionowscy kibice. Po 5 kolejkach siódemka Legionowia jest jedynym zespołem w pierwszej lidze z kompletem zwycięstw. Zespół Wojciecha Lalka oczywiście zajmuje pierwsze miejsce i ma 3 punkty przewagi nad AZS-em KSZO Ostrowiec Świętokrzyski oraz Chemikiem Police. Kolejnej porażki, tym razem na własnym boisku z AZS-em Uniwersytetem Ekonomicznym Kraków, doznał Piecobiogaz Murowana Goślina i spadł aż na 5 miejsce. 5 listopada w 6 kolejce Legionowia zagra na wyjeździe z Jadarem AZS Radom. Tydzień później do Legionowa przyjedzie Sparta Warszawa.